Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się. W środę 21 grudnia w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie odbyła się uroczysta Wigilia dla wszystkich podopiecznych. Nie zabrakło wspólnego kolędowania, smacznych potraw oraz dzielenia się opłatkiem. Dzisiaj po raz kolejny, jak w tradycji w Zespole Ośrodków Wsparcia bywa, mamy spotkanie opłatkowe przedwigilijne. W nawiasie mówiąc, nazywamy to Wigilią dla naszych uczestników. Zbieramy się wszyscy z trzech ośrodków wsparcia, czyli Środowiskowego Domu Samopomocy z Filią, z Dziennego Domu Senior Plus i Klubu Senior Plus. Są też z nami osoby współpracujące i wspierające nas, którzy seniorzy zaprosili. Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie to jest kilka instytucji, które działają, współpracują czy opiekują się w zasadzie seniorami bielawskimi. Stąd też wigilijny stół jest takim doskonałym momentem i okazją na to, żeby te środowiska ze sobą właśnie zintegrować, żeby te osoby, które mają wspólne problemy, mają wspólne tematy, mogły usiąść przy jednym stole i pobiesiadować, oczywiście przy okazji też wspominając okoliczność Bożego Narodzenia i świąt, które się zbliżają, a także Nowy Rok. Więc my kultywujemy tę tradycję i to jest właśnie dobrze przyjmowane przez pensjonariuszy Zespołu Ośrodków Wsparcia. Stąd też po prostu powtarzamy to co roku. Dzisiejszy dzień będzie pełen życzeń, radości, wzajemnej życzliwości. Mamy wszystkie potrawy tradycyjne, które są i goszczą na polskim stole wigilijnym, przygotowane przez naszych seniorów, osoby niepełnosprawne, przepyszne ciasta, wyroby, pierogi. Mamy też inscenizację, którą przygotowała grupa teatralna w Dziennym Domu Senior Plus. Myślę, że wszystkie osoby, a nas na sali jest prawie 200 osób, będą dzisiaj zadowoleni. Trzeba też przypomnieć, że podopiecznymi Zespołu Ośrodków Wsparcia są różne osoby. Część osób jest takie, mają swoje rodziny i czasem nawet i małżeństwa uczestniczą w zajęciach, czy to Świetlicy Senior Plus, czy Klubu Senior Plus, ale są też osoby, które żyją samotnie. Zatem dla nich taka możliwość wspólnej gościny przy biesiadnym stole z innymi osobami jest naprawdę wydarzeniem takim uspołeczniającym ich, takim, że mogą mieć kontakt z rówieśnikami, z innymi osobami, porozmawiać, właśnie pobyć w szerszym gronie niż tylko samotnie w domu, więc to jest też ten element nie tylko kulinarny i nazwijmy to duchowy, ale też taki bardzo społeczny i bardzo taki życiowy. Zatem tutaj można powiedzieć, że przy tym wigilijnym stole ileś pieczeni jest pieczonych. Nasi uczestnicy bardzo się integrują, bardzo się wspierają. Jest taki wolontariat wewnątrzpokoleniowy, pomagają sobie w zależności od potrzeb. Przygotowują z dużym zaangażowaniem potrawy, urozmaicają, starają się, żeby wszystko było przepyszne i smaczne. Dlatego też ten dzień dla nich jest wyjątkowy. Tak? Poza tym wspólne śpiewanie kolęd tradycyjnych jednoczy nas. Dla tych osób najważniejsze to jest zdrowie, to na pewno, ale też właśnie to możliwość spędzania czasu wśród ludzi, wśród dobrych ludzi i Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie stara się to zapewniać.